Radio Pryzmat. Pa, Radio Pryzmat. Może Anna rozumie. Ewolucjonuje. Drop the Dzięki filozofowaniu będziemy żyć bardziej świadomie. Radio Filozofów. Zapraszamy do wysłuchania Radia Filozofów. I zapraszają Marzena Dudziuk-Kaluch, Wojciech Zalewski i Beata Sarapata. No, dzisiaj będziemy rozmawiali o śmierci. I chciałabym tak się zastanowić, czy i zadać takie pytanie może sobie też, czy śmierć jest tym tematem, który często przemilczamy, który usuwamy z naszego życia, czy też często współistniejemy z nią, przynajmniej mentalnie. Wydaje mi się, że nawet gdybyśmy chcieli usunąć ten temat, a zwłaszcza to doświadczenie z naszego życia, to jest ono zbyt obecne, by móc od niego abstrahować. Oczywiście można stosować jakieś strategie ucieczki od tego tematu, który właściwie wyznacza jakby kres naszej egzystencji, ale niestety jest to nieuchronne i to jest jeden z tych fenomenów dotyczących człowieka, który dotknie każdego bez względu na status społeczny, na wszystko. I tutaj wiele odpowiedzi filozofowie od presokratyków po właściwie wszystkich innych mojego ulubionego Epikura, ale też poprzez stoików mieli na to różne pomysły. Jestem ciekawa. Tak, no, w ogóle jedną z definicji filozofii jako takiej jest tak zwane meditatio mortis, prawda? Czyli rozmyślanie, przygotowywanie się do śmierci, do umierania. Tylko pytanie, czy ta śmierć jest właśnie kresem i ona wyznacza jakiś koniec, prawda? Czy ona jest pewnego rodzaju przejściem, a co za tym idzie otwarciem, jak gdyby, prawda? I czy jest, innymi słowy, czy jest wyzwoleniem człowieka, czy jest jakimś definitywnym zakończeniem jego losu, jego egzystencji. I myślę, że tutaj warto jakby tak postawić sprawę, jakby, no bo są zasadniczo dwie możliwości właśnie, prawda? Czy popatrzymy na śmierć od strony pozytywnej, jako jakiegoś rodzaju wyzwolenia, czy też od strony negatywnej, jako po prostu kresu ludzkiego istnienia, życia. No tak, ale tutaj wyzwolenia, co dokładniej pan ma na myśli? Czy myślę o śmierci w jakiejś perspektywie eschatologicznej, to znaczy czegoś takiego, co dopełnia ludzkie istnienie w tym wymiarze ziemskim czy biologicznym, prawda? I jednocześnie otwiera na jakąś pełnię, na jakiś lepszy świat, że tak powiem, jakby to człowiek religijny powiedział, na jakąś perspektywę nieba, raju. Tak, ale to wtedy trzeba być tym religijnym człowiekiem, prawda? I jakby, jeżeli ktoś jest niereligijny, ta sfera eschatologii i tego przejścia, tego widzenia jakby poza kresem, że to nie jest tylko jakby kres tej wędrówki, no jest nie każdemu jakby dostępna, tak? No tak, jakby wykluczamy przy czym też. Trzeba zauważyć, że ogromna większość, jeżeli tak spojrzymy na tradycję filozoficzną, filozofów przeszłości, to są jednak filozofowie w tym sensie jakoś religijni, na przykład Platon, prawda, który mówi właśnie o tej perspektywie wyzwolenia ku światu idei, prawda? Więc ja myślę, że ten jakiś taki komponent religijny nie w każdej filozofii jest zawarty, ale jednak no, należy mieć świadomość, że większość szkół, większość tradycji jakoś o tej perspektywie pośmiertnej tak czy inaczej, ale o niej mówi. Mhm. Tak, ja jakby dlatego też pytam, bo jest mi ostatnio dosyć uaktualniony, aktualnie oglądałam film Siódma pieczęć Bergmana i tam te dwie sfery, najbardziej oczywiście jest tam więcej punktów widzenia, ale ta sfera, którą jakoś uprzystępnia nam, o którą pyta rycerz i perspektywa jego giermka jest właśnie rozpięta na tych dwóch
poszukiwaniach, tak? Rycerz szuka potwierdzenia, że jednak po coś ta walka jest, że ten Bóg jest. On próbuje nawet poprzez dialog z diabłem tylko zapytać, czy jesteś Boże, czy w ogóle gdzieś ten sens się kroi, ta jego walka, ten jego opuszczenie jego domu, te wszystkie krucjaty, misje. Czy to w ogóle miało sens? Więc to jest takie ogromne pytanie o sens. A jego Giermek od początku mówi, że absolutnie no nie, że to w ogóle jest jakieś takie cyniczne podejście. Ogromna też niewiara w człowieka. Także te dwie postawy w tym filmie są fantastycznie wygrane, rozpięte jakby na tych dwóch antypodach człowieczeństwa. Znaczy ja bym tylko tak, jeżeli się skupiamy na przykładzie zawartym w siódmej pieczęci Bergmana, to Antonius Bloch, ten rycerz, o którym pani wspomniała, to jest człowiek, który szuka Boga, który szuka sensu, który by przekraczał tą jakby granicę śmierci i nie może znaleźć odpowiedzi, prawda? On jest, można powiedzieć, bezpiecznie człowiekiem wątpiącym, człowiekiem, który nie może uwierzyć w żaden sens pośmiertny, ale to bynajmniej nie stanowi dla niego uczucia wyzwalającego, przeciwnie. Jeśli tak jest, że nie ma żadnego Boga, żadnej perspektywy pośmiertnej, no to Bloch, rycerz Bloch, bohater filmu, stwierdza, że właściwie życie to jest jakieś tragiczne nieporozumienie. Tak, ale on jakby wnioskuje, że w ogóle daje taką możliwość, że coś takiego jest, tak? I dlatego je poszukuje. Natomiast Giermek, jego wierny towarzysz od początku jakby stara się bardzo racjonalnie wytłumaczyć, że nie ma, że te jego starania, w ogóle zapytywania o rzeczywistość ponad zmysłową, tą metafizyczną są po prostu bezsensowne. Z gruntu niepotrzebne. W tym sensie taka postawa antyfilozoficzna. Tak. A z drugiej strony głęboko jakby powszechna, tak? Bo jednak jakoś tak wydaje mi się, że tutaj mnóstwo można tych podziałów wzdłuż jakby ich myślenia poprowadzić, które teraz po prostu obowiązują. Tak, myślę, że powszechna w tym sensie tak jak dzisiejsza kultura też, prawda? Ona jakoś śmierć wypiera po prostu, prawda? Nie chce o niej myśleć, odpycha ją gdzieś tam poza horyzont, prawda? A ja sobie pozwolę nawiązać do mitologii aborgańskiej, która mówi o śmierci, dlatego że właściwie to zakładano, że ta śmierć jest koniecznością z uwagi na błąd człowieka, który zabił mitycznego przodka i śmierć zaistniała na świecie przez właściwie błąd człowieka i śmierć w przypadku właśnie mitologii aborgańskiej jest czymś wyższym, jest wyższym poziomem istnienia. Bardzo ciekawie aborgeni podchodzą do zagadnienia duszy. Mówią o dwóch duszach. Jest dusza, która ulega reinkarnacji i jest dusza, która wciela się w kolejnego członka naszej grupy, naszego plemienia. W związku z czym ten człowiek istnieje jakby dalej w innym ciele. Też bardzo interesujące jest zagadnienie samego pochówku w przypadku właśnie aborgańskich obyczajów. Są to słynne pale pukumani, często malowane, rzeźbione, wysokie, na podobieństwo trochę sylwetki człowieka, wbijane we zgłowie pochowanego po to, żeby kiedy dusza będzie się ulatniać przez otwór w pukumani, będzie ta dusza mogła nawiązać kontakt z tym właśnie słupem, który będzie mógł wysłuchać jej żalów i ewentualnej troski o bliskich, których zostawia. Bardzo głęboko podchodzi do zagadnienia śmierci właśnie mitologia aborgańska. I teraz można się zastanowić, bo Państwo tutaj wspominacie o właściwie podejściu takim teologicznym, taką właściwie filozofię chrześcijańską Pan tutaj jakby bierze pod uwagę, że życie nasze nie kończy się i mamy wielką szansę na spotkanie z Bogiem, mamy szansę na jakieś przemienienie w takim dobrym, pozytywnym znaczeniu, a więc śmierć nie jest niczym, czego powinniśmy się bać. To trochę inaczej wygląda w kulturze chrześcijańskiej.
Także to mnie zawsze zastanawia, dlaczego tak jest. Jest lęk przed śmiercią, jest lęk przed sądem ostatecznym i znowu tutaj jakoś Bushido mi się kojarzy, mitologia znowu japońska, gdzie mówi się o pięknie śmierci, o pięknie umierania, które wynika po prostu z pięknego życia. To taka wzmianka. Na pewno zawsze śmierć, tak czy inaczej, ona jest jakoś ambiwalentna, bym powiedział. To znaczy, z jednej strony oczywiście człowiek o takiej bardziej orientacji w szerokim tego sensie słowa religijnej będzie patrzył z jakimś rodzajem nadziei, powiedzmy, na tą śmierć, prawda? Ale jednocześnie to jest oczywiście rzeczywistość, która człowieka mniej lub bardziej, ale jednak jakoś przeraża, prawda? No bo możemy mieć nadzieję, możemy wierzyć, możemy pragnąć pewnych kwestii związanych z jakimś tym przetrwaniem śmierci, natomiast człowiek nie wie, nie ma wiedzy. Nie wie, co, czego tak naprawdę może się spodziewać, tak? Stąd ten głęboki lęk, strach. I filozofia, jak tak spojrzymy na historię, na rozmaite sposoby gdzieś ten lęk próbowała uśmierzać, prawda? No, Epikur, wspomniany przed chwilą przez panią, twierdził mniej więcej coś takiego, że jak żyjemy, jesteśmy, no to nie ma problemu śmierci. Przyjdzie śmierć, jest, to nas nie, nas ma, nie to będzie. Czym tu się w ogóle przejmować? Więc śmierć nie jest żadnym doświadczeniem. To jest po prostu rozpad naszej osobowości. Unicestwienie. Nie mamy się czego bać. Dopóki żyjemy, nie ma czegoś takiego jak śmierć. Więc próbował Epikur w ten sposób siebie i nas pocieszyć. Pytanie, czy to jest remedium, czy to jest skuteczne rzeczywiście, prawda? To jedna oczywiście z ciekawszych koncepcji, którą jak dyskutuję, staram się rozmawiać o niej z młodymi ludźmi, właśnie podczas zajęć etyki, to jest to dla nich dosyć takie zaskakujące, a jednocześnie oczywiste, ale potem powstaje taka cisza, że właściwie to w ogóle jest trochę oderwane jednego z rzeczywistości, bo właściwie już nie chodzi nawet o tą naszą śmierć, taką osobistą, ale chyba mamy największy problem z odchodzeniem bliskich. I tutaj jakby te wszystkie strategie, o których wiemy i intelektualnie jesteśmy w nie wyposażeni, troszeczkę mówiąc szczerze, siada. To znaczy ja akurat dosłownie parę dni temu, że tak powiem, z własnego doświadczenia. Tuż jakby po śmierci mojej cioci, ostatniej jakby siostry mojej mamy, już to jest ostatnia osoba z rodziny, z takiego dawnego, starszego pokolenia. I jak właśnie próbuję jakoś oswoić te myśli, to tutaj te wszystkie strategie intelektualne, duchowe jakby na ten moment nie działają. Tak? Wchodzi rozpacz, emocje i jednak takie niepogodzenie się, że ten świat jest tak urządzony. Tak? I świadomość tego, że śmierć dotyczy nas właśnie już w tym życiu, prawda? My część nas istotna umiera wraz z konkretnymi osobami. To, co pani powiedziała, ja tutaj myślę, że jest bardzo ważne właśnie, prawda? Że śmierć to jest nie tylko moje osobiste, pierwszoosobowe zniknięcie gdzieś tam kiedyś, prawda? Tylko doświadczamy jej na każdym etapie, w każdym momencie, na każdym zakręcie, że tak powiem, życiowym. Odchodzą rodzice, odchodzą bliscy. Tak, ukochany pies, chomik. Tak, choćby, tak. To dzieje się oczywiście może jeszcze nie z takim zaangażowaniem, ale podczas naszych rozmów właśnie z dosyć bardzo młodymi adeptami w zajęć etyki czy filozofii. Te doświadczenia jednak się pojawiają jako takie bardzo traumatyczne. To znaczy już w tak młodym wieku nie mamy pomysłu na to, jak oswoić to właśnie do tego momentu nieczucia bólu, czy beznadziei, czy jakiegoś do takiej pustki, tak? Jak zaradzić po prostu żalowi, bólowi i tym wszystkim rzeczom, które jakby powstają na skutek tego doświadczenia bardzo granicznego. Tak, teraz jakoś przychodzi mi na myśl trochę jeszcze inne spojrzenie. Mianowicie Martin Heidegger, Bycie ku śmierci. A więc możemy sobie powiedzieć, według filozofii Heideggera, jesteśmy bytem skierowanym ku śmierci. W pewnym sensie śmierć nie jest czymś zewnętrznym, tylko śmierć jest w nas.
Ta teoria może niektórych może przerażać, ale jak tak naprawdę dogłębnie to przeanalizujemy, to nasze bycie rozpostarte między stawaniem się, przemijaniem, na nic innego nas właściwie nie skazuje i musimy oswoić tą śmierć. Nie możemy trwożyć o nasze niebycie, tylko po prostu zgodnie z pewnym myśleniem filozoficznym, między innymi Sokrates mówił, w pewnym sensie nauczyć się umierać. Wiadomo, że doświadczamy tej śmierci poprzez śmierci naszych bliskich, naszych najukochańszych. I możemy tutaj wnioskować, jak zachować się w stosunku do śmierci. Czy zgodnie z zasadą Epikura wierzyć w to, czy też jednak pójść po linii zupełnie innego myślenia, trochę bardziej, że tak powiem, egzystencjalnego, że jesteśmy wrzuceni w świat, w którym jakby nie jesteśmy, nie mamy jakby innego ruchu, jak musimy dać się zdeterminować przez to, co nas w pewnym sensie czeka. I jak się z tym pogodzić? Ma się pytanie o to, o ten punkt oparcia, przeciwwagę, prawda? No bo śmierć nawet u Heideggera, tak, znaczy on, tu jest pewien problem, oczywiście tutaj będziemy upraszczać siłę rzeczy, no ale Heidegger wydaje się patrzy na tą śmierć w sposób zasadniczo pozytywny, tak bym powiedział. Natomiast jeżeli jesteśmy na gruncie gdzieś tej tradycji dwudziestowiecznej, egzystencjalnej, to mi tutaj się kojarzy inny filozof, już przywoływany przeze mnie wielokrotnie tutaj w radiu, Francuz Gabriel Marcel, który mówi dokładnie tak: kochać to powiedzieć, ty nigdy nie umrzesz. Prawda? Dwa skrajne punkty. Kochać z jednej strony, albo, prawda, z jednej strony i z drugiej strony umrzeć, śmierć, tak? Albo kocham, albo umieram, albo mnie nie ma, tak? Więc tutaj pytanie, co jest warunkiem możliwości patrzenia na śmierć w jakiejś takiej perspektywie pozytywnej, to może za dużo powiedziane, ale jednak jakoś z jakimś takim, z jakąś nadzieją, nie? No, Marcel, nie tylko on, wielu innych tutaj można by wspomnieć, ale jakoś tak skupię się na Marcelu, no twierdzi, że jedyną odpowiedzią człowieka, jaką można dać w obliczu nieuniknionego, to znaczy śmierci, jest właśnie odpowiedź zaangażowania w miłość, tak? To znaczy zaangażowania na rzecz innych osób, tak? Bycie człowiekiem głęboko przejętym, wrażliwym, działającym na rzecz drugiego, innego, prawda? Tego, który jest bliski, który jest ważny, prawda? Więc tutaj myślę, że warto byłoby sobie to jakoś uświadomić, ale rozważyć, zadać taki znak zapytania w każdym razie, tak? Czy aby czasem jedyną przeciwwagą dla śmierci, no właśnie nie jest miłość, prawda? To tak, oczywiście Gabriel Marcel mówił o tej cichej, w pewnym sensie zmowie, kochającej zmowie. Śmierć jest jakby czymś, co musimy zrozumieć, że ta bliska osoba w pewnym sensie nas poprzedza w śmierci, ale my dalej kochając ją, jesteśmy dalej jej wierni. Gorzej, Marcel mówi, kiedy śmierć ta pójdzie w niepamięć. I wtedy zagadnienie zdrady tutaj jakby jeszcze Gabriel Marcel tak. zaczyna tutaj suponować. Tak, on mówi, zgodzić się na czyjąś śmierć, to znaczy to samo, co go na tą śmierć wydać, jak gdyby, prawda? To znaczy ważne jest to, żeby się nie zgodzić na to, że ostatnie słowo należy do śmierci, tak? Że ostatnie słowo właśnie należy do czegoś innego. I myślę, że to jest, no, to są oczywiście rzeczy takie bardzo nieuchwytne, będące właśnie przedmiotem nadziei, natomiast jakby na początku tutaj pani zastrzegła, że tutaj można kreślić taką perspektywę, ale trzeba poczynić to zastrzeżenie, człowiek religijny, człowiek niereligijny. Mi się jednak wydaje,
że człowiek niereligijny też może w obliczu takiego doświadczenia osobistego, prawda, odchodzenia bliskiej, ukochanej osoby, też może dopuszczać taką ewentualność. Bliżej jej nie dookreślając. I jeżeli pryzmatem jest miłość i takie bardzo uniwersalne doświadczenie, to jak najbardziej zgoda, że jest taka wizja. Ale myślę, że dla wielu w obliczu żalu, straty, ta perspektywa jest dosyć niedostępna. Znaczy, to byłoby fantastycznie, gdyby też można było edukować ludzi w tym kierunku, bo wydaje mi się, że tym, co najbardziej stwarza problem dotyczący śmierci, to jest to, w jaki sposób jakby to powiedzieć, co ją poprzedza, czyli ten moment cierpienia, w jakiej sytuacji ludzie umierają. Nie wiem, chociażby nawet w domach opieki, w zolach. Naprawdę to są takie dla mnie dosyć ostatnio traumatyczne doświadczenia, że wydaje mi się, że tego się też boimy. Tego, jak wygląda ta część drogi, nawet jeżeli jesteśmy miłością z tymi osobami, z tą osobą związani i jeżeli ta perspektywa nam pomaga, to jakby realność świata pokazuje coś zupełnie innego. Trzeba ogromnego hartu ducha, żeby zobaczyć tą inną jakby strefę widzenia, postrzegania, działań. Chodzi o takie bardzo zwykłe doświadczenia każdego człowieka, który, gdzie ta droga ostatnia nie jest taka piękna, że to umieranie nie jest takie szlachetne, jakby się mogło wydawać, że my nie ćwiczymy się w umieraniu, tylko patrzymy na cierpienie, które kończy się takim ostatnim aktem, taką kropką, która właściwie rozmywa się, a to, co ją poprzedza, zostawia ogromny, ogromny ból ze względu właśnie na to nieuzasadnione często cierpienie, które poprzedza ten już jakby finalny akt. Simone Weil mówiła, filozofka świadomości, właśnie mówiła o cierpieniu jako o czymś, co w pewnym sensie pozbawia człowieka człowieczeństwa. Że do pewnych granic to wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo trafne. Jest na takiej krawędzi, że to nie da się usprawiedliwić. Chociaż święty Augustyn wspominał, że my zamieszkujemy w śmiertelnym ciele, i powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że ulegamy zmianie, że powoli po prostu jakby nasze ciało daje nam wskazówki, jak ustosunkować się do przemijania. Ale sam mówi też o bolesnej nieobecności. W pewnym momencie, pomimo tego może akceptowania na swój sposób tego, że jednak ulegamy jakimś metamorfozom, to wiemy, że skazujemy innych, i sami też doświadczamy tej bardzo bolesnej nieobecności. Tak teraz sobie jeszcze myślę o rozpaczy u Kierkegaarda, jeden z najwybitniejszych duńskich filozofów, prawda? No, on mówi, właściwie to jesteśmy skazani na rozpacz. A rozpacz jest w naszej egzystencji czymś, czego nie da się jakby niczym usprawiedliwić. I skazani jesteśmy na rozpacz wtedy, kiedy nie możemy umrzeć. Bo on twierdzi, że gdy zetkniemy się z wielkim niebezpieczeństwem dla życia, jakim jest śmierć, to chcemy po prostu żyć. Ale kiedy spotkamy się jeszcze z większym niebezpieczeństwem, nie wiem, co ma na myśli być może tak ogromną rozpacz, zaistniemy wobec niemożliwej śmierci. I możemy pozostać w takim stanie takiego totalnego zawieszenia. Co implikuje oczywiście różne stany psychiczne i na pewno nie jest pocieszeniem w naszej egzystencji. Jak pani teraz o tym mówiła, to od razu jakoś tak przypomniał mi się obraz filmowy Miłość Hanekego, gdzie tam ta śmierć była rodzajem jakby pewnej prośby skierowanej do ukochanej osoby, żeby to cierpienie zakończyć, tak? Że właśnie tutaj się zaczyna taki moment
o którym wydaje mi się, że może też ta rozpacz takiego Kierkegora, to tutaj również ten podobny mechanizm zadziałał. Oczywiście to jest wszystko bardzo kontrowersyjne i bardzo dyskusyjne, jakby zachowanie się w obliczu takiej prośby. Tak, czy teraz kolejny film przyszedł mi do głowy, W stronę morza, film z Javierem Bardemem, nie wiem, czy państwo pamiętacie ten obraz. Też tutaj prośba o śmierć, tak, jako możliwość wyzwolenia i zakończenia pewnego cierpienia. Także to są też bardzo, wydaje mi się, kiedyś tematy do przedyskutowania. Mi się teraz w ogóle jakieś eutanazje jakoś automatycznie wskoczyła mi tutaj jako pomysł do dyskusji. Tak, sam termin eutanazja znaczy tyle, co dobra śmierć. Prawda? No więc... No. Może troszeczkę nadużywane to pojęcie jest współcześnie. Dość często tutaj w rozmowie powracał ten film Siódma Pieczęć, który jest filmem osadzonym, że tak powiem, w takich założeniach filozofii egzystencjalnej. No, bardzo filozoficzny film, tak bym powiedział, prawda? Osobiste też zmaganie się ze śmiertelnością samego autora, reżysera filmu Ingmara Bergmana. Ja ten filmem też tak dość się przejąłem w swoim czasie, napisałem na jego temat dwa eseje i to jest taka moja interpretacja, w każdym razie można ją podważyć oczywiście, natomiast jeżeli spojrzy się na ostatnią scenę tego filmu, mamy tam rodzinę wędrownych aktorów z dzieckiem, którzy mężczyzna Jow chyba miał na imię, mogę się mylić w tej chwili, i on widzi gdzieś tam w oddali na wzgórzu taniec śmierć pociąga ze sobą pozostałych bohaterów filmu, więc domyślamy się, wiemy, że oni już nie żyją, umarli, gdzieś tam odchodzą do jakiejś krainy cienia. I oto ten właśnie aktor Jow widzi ich, prawda, ale odwraca się do śmierci tyłem, plecami, bierze żonę za rękę i podąża w stronę otwartego horyzontu, nieba, morza. Tak, tam jest dosyć prześwietlony nawet ekran, jest bardzo jasno. Tak, jest taka spokojna, obiecująca, pozytywna linia melodyczna się włącza, więc jakiś, ja bym to w każdym razie tak odbierał, subtelny, ale jednak taki znak nadziei, że może jednak do tej śmierci ostatnie słowo nie należy, no bo ostatnia scena filmu jest ta konfrontacja ze śmiercią, ale jednak odwrócenie się tyłem, no i perspektywa, można powiedzieć, nieskończoności, to morze, to niebo, prawda, niebieskie, więc tak może warto też to dostrzec. To jeszcze chciałam powiedzieć parę słów na temat śmierci w sztuce. Właściwie można powiedzieć, że od starożytności motyw śmierci się pojawia. Starożytny Egipt jakoś mi się tutaj nasuwa. Kolorystyka, na przykład mumie malowane w kolorze złota mają być symbolizować nieśmiertelność. A więc dbanie o to, żeby ta nieśmiertelność nam cały czas towarzyszyła. Oczywiście później w malarstwie, bo już sobie taki przeskok zrobię troszeczkę dalej, jeśli chodzi o średniowiecze, to taniec śmierci słynny. Takie dość częste zarazy powodują, że u ludzi jakby powoduje to jakieś takie nastrojenie sarkastyczne w stosunku do śmierci. To nawet bym powiedziała, że to jest na pograniczu jakiejś ironii i lęku w niektórych obrazach, jak tak to bliżej oglądam. A bardziej współcześnie Edward Munch jest jednym z najwybitniejszych malarzy śmierci. Sam zresztą doświadczył kilku śmierci w dzieciństwie swoich bardzo bliskich osób i właściwie jego malarstwo, słynny obraz Krzyk, jest takim właśnie obrazem pokazującym, innymi słowy, jeszcze inna była nazwa, wstępnie nazwał ten obraz Rozpacz. Później historycy sztuki nazwali ten obraz Krzyk. I rzeczywiście jest jakby rozdarcie takiej rozpaczy w tym obrazie. Faktycznie i kolorystyka, i symbolika linii. Mówimy właśnie o okresie secesji, więc bardzo takim czasie, kiedy można było podporządkować symbolikę barw. Jeśli chodzi o naszych polskich artystów, to bardzo znaczący to jest oczywiście Wojciech Weiss, taniec z Mory, czy inspirację twórczością Przybyszewskiego w swoich obrazach bardzo mocno eksponuje ten temat. Autoportret z maskami,
czy Jacek Malczewski. Malczewski to już właściwie, to można powiedzieć, z apogeum. Słynne obrazy Zatruta studnia, zrobił w kilku wersjach. Thanatosa, który jest uosobieniem w starożytnej Grecji, nie miał świątyni Thanatos. Tylko podobno gdzieś tam jakieś małe sanktuarium można znaleźć w starożytnej Grecji. Była to postać młodzieńca, który chodził ze złotym nożykiem i umierającemu ucinał kosmyk włosów. Natomiast Malczewski zrobił postać Thanatosa, wyobraził sobie jako piękną kobietę, dość dobrze zbudowaną, która chodziła z kosą, takie nawiązanie do polskich chłopów. I często w jego obrazach, nawet taki jakiś teraz mi obraz przychodzi na myśl, też na pierwszym planie jest Zatruta studnia i w głębi znajduje się dworek polski w kształcie trumny. Więc u niego ten motyw śmierci niezwykle mocny, jest niezwykle mocno eksponowany. Jeszcze też mi się tutaj przypomina oczywiście też dzieło wybitnego Stanisława Wyspiańskiego, który z tą śmiercią pozwolił sobie troszeczkę może zagrać na witrażach projektowanych na Wawel, kiedy będąc uczestnikiem ekshumacji i obserwując szkice wykonywane przez Jana Matejkę, postanowił właściwie zrobić taką wizję naszych wielkich królów jako truchła wydobyte z grobów podczas tych wykopaliskowych robót. Także motyw jest niezwykle często przewija się i w sztuce plastycznej, w muzyce, w poezji. Także i w filmie też, jak tak, mówię właśnie o Deus Macabre, to przecież też w filmie Bergmana, wspomnianym już dzisiaj, Siódma Pieczęć, też jest to bardzo wyraźne i ta cała symbolika, sama śmierć, która jest taka androgyniczna, nie wiadomo, czy to mężczyzna, czy to kobieta, generalnie postać straszna, tak, przerażająca i bardzo, bardzo taka obecna. Jeszcze na zakończenie pozwolę sobie, właśnie ostatnio pracowałam nad twórczością Rafaela, zresztą przygotowałam taki wykład na temat odrodzenia i znalazłam inskrypcję nagrobną, bo akurat 6 kwietnia będzie 540. rocznica jego śmierci. Rafael ma tak na grobie napisane: bałem się tego, co niezgłębione, pokonałem zwyczajne, tylko śmiertelne zmarło ze mną. Dzisiaj o śmierci rozmawiali Marzena Dudziuk-Koluch, Wojciech Zalewski i Beata Srebata.